Co? Pokazujemy go na odcinku? Kręcimy go? Ale jesteś pewien, że będą go chcieli oglądać? Cześć wszystkim! Witam na kanale Enduro Concept Garage. Motocykl, który stoi za mną, przykryty tą białą płachtą, to nowy motocykl w moim garażu. Motocykl, który przeszedł bardzo długą drogę, aby się tutaj znaleźć. Motocykl legenda. Motocykl ikona. W swoich latach kultowy, rozpoznawalny motocykl enduro. Kilkukrotnie wygrał rajd Paryż-Dakar. Dla mnie szczególne znaczenie ma właśnie ten model motocykla, bo to właśnie na nim zaczynałem swoją prawdziwą przygodę z enduro. Ale trzeba tutaj mocno podkreślić i mocno zaznaczyć, że motocykl ten ma bardzo ciekawą historię, ponieważ po wielu latach został odgrzebany, został znaleziony w niemieckiej stodole. Dlatego jeśli jesteś ciekaw, o jakim motocyklu będzie mowa, to zapraszam na odcinek. Enduro Concept Garage presents. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Któregoś ranka dzwoni do mnie mój kolega Krzysiek i informuje mnie, że w jednej z niemieckich wiosek położonej w nadrenii północnej Westfalii, w każdym razie gdzieś w okolicach Kolonii, w stodole przysypany gratami, przykryty jakimiś kartonami, plandekami, stoi zachowany w pięknym stanie motocykl marki KTM. Ci z was, którzy śledzą ten kanał, są już dobrze zorientowani, że marka pomarańczowych zawsze była bliska mojemu sercu. Dlatego kiedy Krzysiek przesłał mi zdjęcia tego motocykla, nie mogłem oderwać od nich swojego wzroku i postanowiłem, że ten motocykl musi być mój, że stanie on w moim garażu, bo nie mogę przepuścić takiej okazji, aby motocykl zachowany w stanie kolekcjonerskim, dodatkowo jest to szczególny model tego motocykla, aby ten motocykl gdzieś przepadł, poszedł gdzieś w nieznane ręce, a więc trzeba było zrobić wszystko, aby ten motocykl sprowadzić do kraju, aby znalazł się tutaj za moimi plecami. Nie będę was długo trzymał w niepewności, bo zapewne jesteście ciekawi i już chcecie zobaczyć tą piękną maszynę, która stoi za moimi plecami. A więc, panie i panowie, przedstawiam wam nowy sprzęt w moim garażu marki KTM, model 400 LC4 w pięknym kolekcjonerskim stanie, zachowany w oryginale, w oryginalnych plastikach, które praktycznie nie noszą śladów użytkowania i lśnią, powiedziałbym, że albo tak samo, albo nawet lepiej niż mój nowy KTM 390 Adventure. Motocykl to istna perełka. Ciężko już dzisiaj gdziekolwiek, a szczególnie na polskim rynku, znaleźć tak zadbany egzemplarz KTM-a z tamtych lat. Motocykl z udokumentowanym i potwierdzonym znikomym przebiegiem. Znikomym, oczywiście relatywnie znikomym, jak na ten model motocykla, i mogący pochwalić się wieloma takimi, nazwijmy to, smaczkami, których już dzisiaj ciężko znaleźć w motocyklach dostępnych na rynku. Oprócz pięknie zadbanego siedziska, oprócz tych, jak wspomniałem, oryginalnych plastików z oryginalną okleiną, ramą, która w ogóle nie nosi śladów użytkowania, i wielu, wielu innych, jak wspomniałem, takich smaczków kolekcjonerskich, najbardziej podoba mi się chyba to. Ci z was, którzy
mieli LC4, albo mają LC4, dobrze wiedzą, jak trudnym zadaniem jest odpalenie tego singla z kopki. Ale ja nie muszę tego robić, bo co? Bo mam elektryczny starter. Na filmie zapewne nie będziecie tego czuli, ale ktokolwiek stał obok pracującego singla modelu LC4, ten dobrze wie, że pracujący silnik LC4 wzbudza takie małe trzęsienie ziemi. Nie będę go tutaj długo palił, żeby nie zakopcić sobie w garażu, natomiast teraz chciałbym pokazać wam go zupełnie z bliska, a za chwilę opowiem wam o tym, w jaki sposób ten motocykl się tutaj u mnie w garażu znalazł, choć właściwie już trochę wam o tym opowiedziałem, więc najpierw zajmijmy się samym motocyklem. Zobaczcie na jego plastiki, zobaczcie na te detale, które mnie jako miłośnika motocykli bardzo ujmują. Jak wcześniej wspomniałem, rama w oryginalnym malowaniu nie nosi absolutnie żadnych śladów użytkowania. Silnik również nie jest nigdzie wytarty. Ja nawet nie wiedziałem, że model LC4 jest wyposażony w osłonę przedniej zębatki. Egzemplarz tym bardziej wyjątkowy i tym bardziej kolekcjonerski, ponieważ wyposażony w oryginalne koła w nietypowym rozmiarze, ponieważ zamiast 18-calowego koła z tyłu i 21-calowego koła z przodu, egzemplarz ten posiada koła o rozmiarach 17 i 19. Nie są to typowe rozmiary do enduro i być może właśnie dlatego motocykl zachowany jest w tak pięknym stanie, ponieważ nigdy nie widział trudnego terenu. Najwidoczniej całe swoje dotychczasowe życie jeździł gdzieś po mieście, gdzieś po asfaltach. Zobaczcie, w jak pięknym stanie zachowany jest układ wydechowy. Oryginalne, nawet takie tutaj naklejeczki na zbiorniczku gazowym zawieszenia. Tutaj nie ma żadnej rdzy. Widać, że motocykl ten ma już swoje lata, ponieważ elementy wykonane z aluminium pokryły się taką, jak to się mówi, naturalną patyną. Motocykl ten wygląda właściwie tak, jakby wyjechał z fabryki tych 27 lat temu i całe swoje życie stał właśnie gdzieś w garażu, w stodole, czy też w innym miejscu i nie był używany. Mam udokumentowany również przebieg motocykla, więc to nie jest tak, że ten motocykl wyjechał z fabryki i nigdy nie jeździł. Natomiast zobaczcie, w jak pięknym stanie jest utrzymany. Tutaj wszystko działa. Motocykl już jest zarejestrowany w Polsce, jest zarejestrowany w kraju. Na pewno nie będę chciał pakować się tym motocyklem w jakiś trudny, wymagający teren. Na pewno nie będę topił tego motocykla w żadnym błocie, rzucał tym motocyklem. Będę starał się zachować go w tak pięknym i kolekcjonerskim stanie, w jakim znajduje się w tej chwili. Więc ewentualnie motocykl będzie mi służył do turystyki, ewentualnie pojadę nim na jakiś TED, ale na pewno nie będę go używał do ciężkiego enduro, ponieważ do ciężkiego enduro mam tutaj inny motocykl. Mam tutaj Betę, która najprawdopodobniej jednak zostanie w moim garażu. Może zastanawiacie się, co to za dziwna owiewka tutaj jest w tym motocyklu. I tutaj muszę wam się już przyznać do tego, że jest to modyfikacja dokonana moją ręką,
ponieważ w oryginale ten motocykl miał taką małą, pomarańczową owiewkę, jak to KTM. Natomiast układ napędowy tego motocykla, napęd, jest ustawiony typowo na prędkość, ponieważ z przodu w motocyklu założona jest zębatka 15-zębowa, a z tyłu 45 zębów. Takie zestawienie przełożeń sprawia, że motocykl jest naprawdę bardzo szybki, jak na ten model. Bez najmniejszego problemu licznik pokazał mi prędkość 160 km na godzinę. Więc przy tych prędkościach dosyć mocno tutaj wieje. Natomiast jeśli chcę używać tego motocykla do turystyki, to nie mam zamiaru walczyć z wiatrem. Dlatego tak na szybko, przy użyciu dostępnych środków, przy użyciu dostępnych materiałów, stworzyłem tutaj taką podwyższoną owiewkę, która już w jakimś tam stopniu chroni kierowcę przed wiatrem. Założyłem tutaj również, zobaczcie, nazwijmy to taką prowizoryczną wieżą rally. Założyłem tutaj również taki uchwyt na telefon, który będzie służył tutaj jako nawigacja. Zobaczcie, że motocykl wyposażony jest również w elektrycznie podgrzewane manetki. I to najprawdopodobniej również jest oryginał KTM-a. Tak więc, moi drodzy, nowa maszyna w moim garażu. Maszyna, która nie tylko będzie mnie woziła na wycieczki, ale również daje mi dosyć duży potencjał, jeśli chodzi o kręcenie materiałów na tym kanale. Ponieważ o motocyklu beta, o motocyklu dwusuwowym, już chyba było na tym kanale wszystko, co tylko jest możliwe. I tak naprawdę trochę brakowało mi pomysłów, o czym mogę robić kolejne filmy, kolejne materiały. A tutaj proszę bardzo, jest potencjał, jest motocykl. A teraz, tak jak obiecałem, w takim bardzo dużym skrócie opowiem wam o tym, dlaczego w ogóle ten motocykl się znalazł tutaj w moim garażu, jak się to stało, jak do tego doszło. Bo przecież plan był taki, żeby sprzedać Hondę, która stoi tutaj za mną, oraz Betę, która stoi za tobą, i aby kupić KTM-a 690 Enduro R, czyli takiego rasowego, prawdziwego turystę, który zawiezie mnie na koniec świata i wjedzie pod każdą górę. I o ile Hondę już udało mi się sprzedać, o tyle na Betę nie miałem jakiegoś szczególnego zainteresowania. Trzeba również tutaj zaznaczyć, że nie wystawiałem żadnego ogłoszenia na żadnym Allegro, na żadnym OLX-ie, ani na żadnym innym portalu sprzedażowym. Ogłosiłem się tylko tutaj na moim kanale oraz na Facebooku. I o ile było kilka chętnych osób, o tyle ja już nie jestem do końca przekonany, czy nadal chciałbym sprzedać Betę, bo w tak zwanym właśnie międzyczasie pojawiła się ona. Pojawiła się ona i całkowicie namieszała mi w głowie. Dlatego plan na kupno 690 Enduro R został troszkę oddalony. Nie mówię, że nigdy takiego motocykla nie kupię, ale póki co będę chciał nacieszyć się 400 LC4, która przecież jest protoplastką 690. Jestem bardzo ciekaw, jaka jest wasza opinia na temat tego motocykla, jaka jest wasza opinia na temat w ogóle mojego zakupu, mojej decyzji. Chętnie poczytam wasze komentarze o tym, co sądzicie o moim nowym zakupie. Chętnie dowiem się, jakie odcinki z udziałem tego motocykla chcielibyście zobaczyć. Jak zwykle zachęcam was do tego, abyście dbali o swoje motocykle. A teraz już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego.